Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali rozmyślania i studiowanie Bożych tajemnic zawartych w dwóch księgach proroczych, księdze Daniela i w księdze Objawienie świętego Jana. Są to bardzo interesujące księgi, które zawierają wspaniałe prawdy biblijne, ale aby te prawdy biblijne odkryć i zrozumieć, potrzeba właściwego duchowego przygotowania. W poprzedniej części cytowałem list drugi Piotra, pierwszy rozdział i od 19 wiersza. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go, niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że Pismo Święte, jako słowo prorockie, jest pochodnią świecącą w ciemnym miejscu, nie podlega dowolnemu wykładowi. Jest bardzo ważne, że nie można dowolnie sobie interpretować Pismo Święte. I następnie Pismo Święte było natchnione przez Ducha Świętego. Nie napisali tych słów ludzie swojego własnego natchnienia, ale to natchnienie pochodzi od Ducha Świętego. Dlatego też bardzo ważne jest, aby studiując Pismo Święte mieć to samo natchnienie. Nie swoją własną wolę, dowolny wykład, ale ten wykład, który daje nam Duch Święty. To jest najpiękniejszy, najlepszy wykład. Przykładem tego natchnienia jest rozmowa Pana Jezusa z apostołami, która jest opisana w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. I tam od wiersza 13 znajdujemy sławne wyznanie Piotra. Chrystus pyta się uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Apostoł Piotr odpowiada, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Wtedy Pan Jezus odpowiedział mu w ten sposób. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Piotr nie doszedł do tego sam, nie było to nie swoim własnym natchnieniem, rozumem, nie doszedł do tego, ale został natchniony przez Boga. Przez Boga Bóg dał mu tę myśl. I dlatego też czytając Słowo Boże, najwspanialszą rzeczą, która może być, to jest to, że rozumiemy Słowo Boże, bo nie sami dochodzimy do tego zrozumienia, lecz to zrozumienie daje nam Duch Święty. Duch Święty jako autor natchnienia pisarzy w ten sam sposób działa na nasz umysł. I wtedy poznajemy Słowo Boże w ten sposób, jak zostało ono zapisane. Nie swoim własnym intelektem dochodzimy do tego, ale Bóg, sam Bóg nas oświeca.
Przejdźmy teraz do bardzo ważnego zagadnienia, nim przejdziemy do pierwszego rozdziału Księgi Daniela, mianowicie spotkanie Jezusa z Samarytanką, zapisane w Ewangelii Jana, 5 rozdział. Przepraszam, 4 rozdział. Chrystus spotyka się z Samarytanką, która stwierdza, że ma przed sobą proroka. I mówi w ten sposób od 20 wiersza. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Bardzo stary jak świat problem oddawania czci Bogu. Mamy tu różne kulty, różne miejsca, różne świątynie, czasami jest licytacja, które jest lepsze miejsce, które gorsze, że lepiej się w takich szczególnych miejscach modlić, spotykać się, miejsca, w których nadprzyrodzone dzieją się rzeczy. To jest problem stary jak świat. Lecz w naszym chrześcijańskim życiu najwyższym autorytetem nie jest ani tradycja ludzka, ani ludzki wymysł, jakiejkolwiek istoty ludzkiej, nie wiadomo jakąkolwiek by godność posiadała ziemską, lecz najwyższym autorytetem jest Jezus i Jego Słowo. Chrystus rozwiązuje ten dylemat odwieczny w ten sposób. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Następnie. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, winni ją oddawać w duchu i w prawdzie. Prawdziwi czciciele, Bóg jest duchem i chce, żeby Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, nie w jakikolwiek miejscach szczególnych, jakichś wyróżnionych, nazwanych miejsca święte, szczególne. Oczywiście problem szczególnych miejsc, miejsc kultu, miejsc objawień jest stary bardzo. W Starym Testamencie też spotykamy się z tym problemem i tutaj mamy autorytet Boga przemawiający. Tak jak Chrystus mówił, że prawdziwi czciciele oddają Bogu cześć w duchu i prawdzie. W Starym Testamencie Bóg tak samo odnosi się do tego zagadnienia. Księga Amosa, 3 rozdział, 7 wiersz. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Bóg ma swój plan, który objawia prorokom, a prorocy później przekazują wszystkim nam Boże zamierzenia. Gdyby Bóg chciał, aby takie były szczególne miejsca, szczególne kultu, to by nam to objawił. Lecz Bóg bardzo wypowiada się źle o tych miejscach, które tworzą ludzie sami. Księga Amosa, 5 rozdział, od wiersza 4. Bo tak mówi Pan do domu Izraela. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Berszeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość.
Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Ten sam problem, który był poruszony przez Chrystusa z Samarytanką. Izraelici w tym czasie mieli takie trzy szczególne miejsca, gdzie odbywały się pielgrzymki, oprócz oczywiście Jerozolimy, gdzie była świątynia. Bóg tutaj nic nie mówi o świątyni, gdyż to było obowiązkiem Izraelity przyjść do świątyni, ale ludzie tworzą swoją własną tradycję na przekór Pismu Świętego i Bóg tutaj bardzo zdecydowanie wypowiada się przeciwko tym trzem miejscom. Co to jest Betel? Co to za miejsce? Otwórzmy pierwsza Księga Mojżeszowa, 28 rozdział. I tu mamy od wiersza 10 opisaną historię, kiedy to Jakub ucieka z swojego domu z powodu wyłudzenia błogosławieństwa pierworództwa od ojca. I kiedy kładzie się spać, kładzie pod głowę kamień i w nocy śni mu się drabina, która była ustawiona na ziemi, której szczyt sięgał do nieba, po niej zaś wstępowali i stępowani aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka, ziemię, na którą leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Kiedy Jakub się budzi, stwierdza: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Ten kamień w sposób szczególny naoliwił i postawił jako pomnik, i tu będzie dom Boży. Izraelici potraktowali to miejsce bardzo dosłownie. Bardzo to wywyższyli, ciągnęły tutaj pielgrzymki i w sposób szczególny czcili Boga, uważając, że to jest jakieś wyróżnione miejsce. Lecz zgodnie z tym, co Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 5 i 6 wiersz. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci to. Tak więc, jeżeli chcesz się modlić do Boga, to nie idź do Berszeby, nie idź do Betelu, nie idź do Gilgalu, nie idź do jakiegokolwiek miejsca. Idź do swojego pokoju, zamknij się, bądź sam z Bogiem. Bóg jest duchem. W sposób duchowy oddawaj mu cześć. Kolejnym miejscem kultu izraelskiego był Gilgalu, księga Jozuego, 4 rozdział. Jest tutaj opisana wędrówka, koniec właściwie wędrówki narodu izraelskiego po pustyni, kiedy przekraczają Jordan. Jordan zatrzymuje się, przechodzą na drugi brzeg. 12 kamieni zostało zabrane z tego miejsca i postawionych w tym miejscu pierwszego noclegu. I to miejsce nazywa się Gilgal. Dokonały się tam dwie inne rzeczy, mianowicie przestała manna padać. Izraelici w tym miejscu dokonali rytualnego obrzezania.
Było to szczególne miejsce dla Izraelitów. Wywyższali je to, uświęcali, stwierdzili, że to jest święte miejsce, ale Bóg powiedział, nie pielgrzymujcie tam. Módl się w domu. Tam nie jest żadne szczególne miejsce. Kolejna część mówiąca o Berszeba, pierwsza Mojżeszowa, 26 rozdział. Mamy tu opisaną wędrówkę Izaaka, syna Abrahama. 26 rozdział, 24 wiersz. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc, jam jest Bóg Abrahama, ojca Twego. Nie bój się, bo on ja z Tobą i będę Ci błogosławił, rozmnożę potomstwo Twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaaka studnie. I nazwał ją Shibea, dlatego nazwa miasto brzmi Berszeba, aż po dziś dzień. Widzimy, że historia powtarza się, te same błędy ludzie popełniają. Miejsca objawienia Boga, czy jakiegokolwiek objawienia, ludzie od razu tworzą miejsca kultu, co Słowo Boże, natchnione Słowo Boże, surowo zakazuje. Chrystus mówi, prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem i nie ma żadnego względu na osoby. Tak więc, jeżeli rozumiemy to, że w naszym własnym pokoju, będąc sam na sam z Bogiem, możesz poznać Jego Słowo. Bez względu, jakie jest Twoje wykształcenie, ile obecnie rozumiesz, Bóg zachęca do szukania Go. Szukania, zrozumienia, proroctw Pisma Świętego, wszystko może być Tobie objawione, lecz oczywiście trzeba spełnić pewne warunki. Otwórzmy teraz Księgę Daniela. Księga Daniela składa się, jakby powiedzieć, z dwóch części. Pierwsza część to jest przygotowanie Daniela do objawienia mu proroctw biblijnych, proroctw do Boga, i druga część to są te proroctwa. Bóg w sposób cudowny przygotowywał Daniela do tego, żeby on mógł zrozumieć te proroctwa, mógł spisać i następnie nam te wszystkie proroctwa przekazać. Tak więc przejdźmy do pierwszej części Księgi Daniela. Mianowicie mamy tutaj opisane, jak to za czasów panowania króla babilońskiego. Jerozolima była oblegana, zdobyta. Król Nabuchodonozor zdobył olbrzymie łupy, zabrał wiele osób do niewoli babilońskiej i wśród tych osób, które wziął do niewoli, były cztery osoby: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Zmiana środowiska doprowadziła do tego, że Daniel został ze swoimi towarzyszami wyznaczony do
tego, aby nauczyć się języka chaldejskiego, nauczyć się zwyczajów, gdyż król poszukiwał zdolnych ludzi, którzy później przejdą egzamin i będą na służbie u króla. Wiadomo, jest nauka i jedzenie. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. I tu dochodzimy do pierwszego bardzo ważnego warunku, przed którym Daniel został postawiony: właściwe odżywianie. Daniel nie chciał się splamić żywnością pochodzącą z stołu królewskiego. Wiemy, że Izraelici spożywali pokarmy czyste. W księgach mojżeszowych to mamy szczegółowo zaznaczone. I Daniel prosi w 12 wersecie: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni, niech nam dadzą jarzyny do jedzenia i wody do picia. Po 10 dniach okazało się, że wyglądają lepiej i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Później był egzamin u króla i w każdej zaś sprawie, którą wymagała mądrości i rozumienia, a którą pytał i król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Tak więc, przystępując do rozważania księgi Daniela, powinniśmy też nie tylko duchowo odpowiednio się przygotować, ale i też cieleśnie. 10-dniowy post Daniela, tak to się powszechnie nazywa w chrześcijaństwie. Różne są interpretacje tego postu, ale jedno jest, że przez 10 dni jesz jarzyny i wodę. Żadnych innych potraw nie spożywasz. Czy to są surówki, czy gotowane warzywa, ale ja myślę, że to są różnego rodzaju mieszanki, czy gotowane, czy też surowe, i czysta woda do popicia. Rezultatem tej 10-dniowej diety jest to, że Bóg daje czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. To jest to, co czytaliśmy o apostole Piotrze, że nie ty doszedłeś do tego, ale Bóg dał ci to. Tak więc to, co apostoł Piotr później pisze, że nie jest pismo własnego wykładu, lecz pod wpływem Ducha Świętego mówili święci Boży ludzie. Dlatego też, jeżeli my będziemy spełniali te Boże warunki, Bóg będzie dawał nam mądrość, zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Dlatego też, przygotowując się do tej ważnego podejścia do Księgi Daniela, do zrozumienia tych proroc, musimy też i w sposób cielesny się odpowiednio przygotować. No bym nawet zalecił wyłączenie się z wszelkiego rodzaju aktywności medialnej, słuchania radia, telewizji, może puszczania sobie jakichś bardzo religijnych pieśni, nabożnych, spokojnych, uwielbiających szczególnie Jezusa. Jest
olbrzymi śpiewnik pieśni, które uwielbiają Jezusa, uwielbiają Boga, i wtedy Duch Święty w sposób szczególny będzie się radował i nam objawiał prawdy biblijne. Wyłączenie się od świata, zamknięcie się w komorze własnego serca, w swoim własnym pokoju, aby tam przygotowywać się do przyjęcia Bożej mądrości. Jestem przekonany, że takie podejście jest zdrowym podejściem. Wiemy, że to, co spożywamy, wpływa na nasz umysł. Jeżeli za dużo zjedliśmy, za tłusto, za ciężko strawne, to i umysł jest ociężały. Dlatego też wstrzemięźliwość jest konieczna. Chrystus, rozpoczynając swoją misję w Ewangelii Mateusza, czytamy w 4 rozdziale. Na sam początek swojej misji, wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł, a gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. Chrystus przed rozpoczęciem misji swojej, ewangelizacji, głoszenie dobrej nowiny, pościł przez 40 dni i 40 nocy. Ja oczywiście nie zalecam tak długiego postu, lecz ten krótki post Daniela, który polega na spożywaniu jarzyn i piciu czystej wody, żadnych innych napojów, przygotuje nas wspaniale duchowo, będziemy się czuli lekko i wtedy te prawdy biblijne, które będziemy w następnych rozdziałach Pisma Świętego studiowali, bardzo łatwo będziemy je rozumieli z uwagi na to, że Duch Święty będzie nas wspaniale oświecał. Na zakończenie przeczytam krótką pieśń uwielbiającą naszego Zbawiciela. Cudowne imię ma, cudowne imię ma, cudowne imię ma Jezus, mój Pan. Potężnym Królem On, Wszechświata Panem On. Cudowne imię ma Jezus, mój Pan. On jest pasterzem, On jest wieczną skałą, wszechmocnym Bogiem On. Potężnym Królem, Wszechświata Panem, cudowne imię ma Jezus, mój Pan. Następne spotkanie będzie poświęcone kolejnemu rozdziałowi Księgi Daniela, drugiemu rozdziałowi, gdzie jest opisany sen Nabuchodonozora. Nie tylko ten sen będziemy studiowali, ale co ten rozdział daje dla naszego duchowego wzrostu i w jaki sposób możemy się przygotować na zrozumienie pozostałych rozdziałów i pozostałych proroctw. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom i zapraszam na kolejną, trzecią część. Thank you.